ta książka, której cechą podstawową jest wspomniana przez Jacka Moskwę, tutaj wytłuszczona, odwaga, właściwie usprawiedliwia wszystko, wszelkie mankamenty tej książki, które ma, bo są w niej tacy, wbrew temu, co tutaj pan powiedział, nie do końca. Pan sobie wykadziłem, uważam, że można to było napisać lepiej, inaczej, ale na pewno nie tak, jak z tymi, nawet z tymi wadami wszystkimi. To tworzy dzieło takie, z jakim nie miałem do czynienia w ostatnim czasie. Trudno powiedzieć, nie będę teraz liczył w tym roku, w ciągu roku, dwóch, pięciu, dziesięciu. Mam do czynienia z troszkę współczesną niesłychanie. Wbrew temu tytułowi, trochę mówiąc prawdę, to ja jestem przeciw niemu, bo on trochę może mylić nabywcę, czytelnika. W XV-stulecie pisane rzymskie jeszcze, wskazuje na jakąś książkę historyczną, to jest książka to jest rzecz współczesna, narzekamy na to jak najsłuszniej. Nie mamy książek, które pokazują naszą współczesność, to czym żyjemy od roku 89. Tu mamy taką książkę, wreszcie mamy taką książkę. Co więcej, przy powtórnej lekturze opisu obyczajów Andrzeja Kijowskiego doszedłem do wniosku, że to, co na początku mnie raziło w tej książce, a mianowicie jej wielkość, te cztery tomy, opis tych po kolei poszczególnych przedstawień teatrów ogródkowych, że myślę, że zaraz, no tutaj mamy politykę, tu mamy kapitalne anegdoty obyczajowe, pewne historie, które pan prawda, przywołuje ze swojego życia, a tu potem taki no właściwie coś, co na pierwszy rzut oka może zainteresować wyłącznie kogoś zajmującego się teatrem zawodowo. Myślę, po co to? No byłoby krócej, zwięźlej. Nieprawda, bo to jest właśnie dokumentacja na to, co powiedział przed chwilą pan Andrzej. To jest książka, która pokazuje rozpacz jednak. Bo to nie w tym rzecz, że mnie nie chciała drukować Gazeta Wyborcza, bo specjalnie właśnie mnie nie pan to jest prawda. No, ale to nie to. Nawet tej książki pewnie by nie było, gdyby dać temu człowiekowi spokojnie pracować, robić to, co chciał. Robić Warszawę miejscem przyjaznym dla ludzi, którzy cenią kulturę, którzy cenią teatr, rozrywkę kulturalną, kabaret, no po kolei literaturę też. Niestety nie. Nie twierdzę, że wszystkie instytucje, którymi kierował pan Andrzej w swoim czasie, były nie wiem, absolutnie genialne i przejdą do historii. Ale było to zawsze na pewnym poziomie. Nigdy nie schodził niżej. I takiemu człowiekowi, w czasie, kiedy narzekamy wszyscy, bo to widzimy, brakuje nam ludzi, którzy coś potrafią często. Takiemu człowieka się wyrzuca na margines, bo z jakichś powodów, o tym, jakie to powody mamy, już dzisiaj porozmawiamy jeszcze, uważa się go za niepewnego, szkodliwego wariata. Nie wiem, to są rozmaite. Lepiej nie. Niech on sobie coś robi innego. Co robi innego? Co ma robić Andrzej Tadeusz Kijowski? Wydaje mi się, że jeśli wyłuskać z tej książki, odrzucić pewne takie skorupki w postaci tych z pełnych składów obsad i różnych innych rzeczy, z których można by było zrezygnować, to jest to książka o polskiej kulturze, o stanie jej i o jej kryzysie aktualnym. Czy zgodzi się pan ze mną z takim? Znów jest pytanie retoryczne. Zgodzić się muszę stan polskości. Nie trzeba mówić o kulturze. Stan polskości jest. Rozpaczliwe, takie i samopoczucia autora piszącego tę książkę. Ja się nie zgodzę tutaj z Marcinem Wolskim. Ta książka nie tylko dlatego, że podobnych książek nie ma. Nie ma opisu naszej rzeczywistości. Ona będzie musiała być brana przez uwagę przez przyszłych badaczy naszych czasów, niezależnie od tego, że jest sprzedać może panią Andrzeju, czy pewnie życzę w niezawięcym nakładzie. To jest książka arcypolska. To jest książka, która nie boi się mówić pewnych rzeczy, których no naprawdę nie wypada. Miałem kiedyś taką sytuację, powiedziałem tutaj
fakt, że, znaczy, to nie osoby, bo to nie jest, to nie jest, to nie jest istotne. Wyraziłem się niebacznie oczywiście, jakże mogłem. Ja z jej zdaniem lekko krytyczne na temat twórczości Witolda Gombrowicza. Przepraszam bardzo, panie radny tutaj. Ona ma jest krytyczne. Więc to może nie jest straszne. No jak? No. Przypomnijcie sobie państwo, co ćwierć inteligium przecież według Salonu. Węgierty, który był szczery w momencie, kiedy się okazało, że w późnych latach przeczytał Gombrowicza i mówi, zaraz, to jest to, czym mamy się zachwycać. On był szczery po prostu wtedy, no oczywiście zbudził to niesłychaną historię. Pan Andrzej oczywiście takich głupstw w stylu Giertychowych nie wypisuje, ale kwestionuje to, co rzekomo już jest dane na pewne... Nie, może niekoniecznie, może warto sięgnąć i po tego Sienkiewicza tak spodobanego przecież. A dlaczego? Ano dlatego, że jestem Polakiem. Ano dlatego. Aha. I jeszcze jedno. Marcin Dworski tutaj zasugerował kapitalną zresztą pomysł, jakby to się mogło lepiej sprzedawać, to prawda, w następnym tomie na Miśniku będzie i tak dalej, bo Miśniku jest sporo. Ale zwracam też uwagę czytelnikowi dokładnemu. Jeżeli ktoś z państwa przeczyta rzecz, a nie wątpię, że dokładnie, to znajdzie również pasus taki, którym jest oddany Adamowi Michnikowi za jego działalność wcześniejszą, pełny pokłon, pełny szacunek, który się młodzi ludzie mówią. Pomyślałem sobie o jednym, bo to właściwie nasuwa się od samego początku. To jest wielka sprawa dla pana Andrzeja, ale przekleństwo, no być synem sławnego ojca, no to jest trudna sprawa życiowa, no. Ale przecież, gdybyśmy żyli w innym kraju, to Andrzej Tadeusz Kijowski byłby członkiem Salonu i byłby tylko tegoż Salonu ozdobą. Niestety mamy Salon inny. Mamy Salon niepolski, na którym nie ma miejsca dla Andrzeja Tadeusza Kijowskiego.